Panie pośle, jeśli można, to na praktycznym przykładzie poprosilibyśmy o komentarz do sprawy, której ten projekt ustawy, jaki żeście Państwo zaproponowali, niestety nie eliminuje. Na przykład szef Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Łowieckiego, pan Ryszard Gierniński, poczuł się urażony faktem, że ktoś doniósł do prokuratury, że pełniąc obowiązki prezesa koła łowieckiego równolegle z funkcją przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, dopuścił nieprawidłowości finansowych. Te nieprawidłowości nie budziły wątpliwości, mimo to panowie skierowali aż do Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego skargę właśnie za czynność obecną prawem przewidzianą, a więc powiadomienie prokuratury. Wniosek oskarżycielski za czynność konstytucyjnie obywatelowi zagwarantowaną, a więc za to, że pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w kole, członek powiadomił o nieprawidłowościach finansowych, prawda? Został złożony wniosek oskarżycielski. Ja wiem, ale drogi panie, proszę mi wybaczyć, ja panu nie odpowiem na pana pytanie. I powiem panu więcej, nikt panu nie odpowie przed przeanalizowaniem dokładnym całej sprawy. No to tutaj mamy dokumenty, które były podstawą wniesienia skargi konstytucyjnej. Ale my nie jesteśmy sądem, ani łowieckim, ani administracyjnym, ani powszechnym. Ja nie proszę o wyrok. Ja tylko pytam. Ja nie jestem sędzią. Czy uważa pan za właściwe fakt, w którym projekt ustawy dopuszcza szykanowanie członków Polskiego Związku Łowieckiego za stosowanie konstytucyjnych praw, czyli za doniesienie o przestępstwie do prokuratury? Nie, proszę mi wybaczyć, to nie jest w tej chwili ani miejsce, ani czas, ani nie jest to miejsce i czas, żeby rozpoznać sprawę. Ja generalnie uważam, że odnosząc się do tego, co ja nazywam filozofią funkcjonowania łowiectwa i filozofią funkcjonowania takich organizacji, które mają charakter pozarządowy, że te organizacje mają prawo do tego, żeby organizować swoje własne sądy, w tym także dyscyplinowanie członków swojego zrzeszenia. Mają prawo dokonywać pewnych ocen zachowań, mają prawo orzekać, a myśliwy, i to wprowadzamy do naszego projektu ustawy, ma prawo, jeżeli będzie niezadowolony z tego wyroku, odwołać się do sądu administracyjnego. Więc stąd moje pytanie. I bardzo proszę, i taką można metodę zastosować. Dobrze, i moje pytanie stąd. Czy projekt, który dopuszcza równoległe sądzenie, proszę pana, proszę mi wybaczyć. Proszę mi wybaczyć. Jest właściwy. Nasza rozmowa nie jest w tej chwili możliwa do tego, żeby analizować konkretną sytuację, bo to wymaga bardzo dokładnego przeanalizowania przez ekspertów. Dobrze, ja to panu zostawię. Nie będę się tym zajmował, proszę mi wybaczyć. Dobrze. Ma pan prawo określone, co trzeba zrobić w tej sprawie. I powiem panu więcej, że w każdym przypadku i wszędzie mogą się pojawić takie sytuacje, które wykażą słabość sądu. Powiem panu jeszcze inaczej. Chcę pan przykład. Byłem wojewodą zachodniopomorskim i wielokrotnie rozstrzygałem także w kategoriach nadzoru prawnego nad określonymi zadaniami i działaniami samorządu. I odwrotnie. Sądy administracyjne w takiej konkretnej sprawie w różnych miejscowościach orzekały w tej sprawie inaczej. I to jest dopiero dla mnie niezrozumiałe. Jak to może być, jeżeli jest taka sama sprawa, a sąd administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął inaczej niż w Gdańsku, a w Gdańsku inaczej niż w Lublinie. Wyobraża pan sobie taką sytuację? No więc wszędzie mogą się pojawiać, nie chcę tego nazywać patologiami, tylko różnicami zdań. Więc my starajmy się wyjaśniać różnice zdań, starajmy się ujednolicać prawo i moją rolą jest tworzenie systemowych rozwiązań. A w sprawach indywidualnych nie jestem w stanie zajmować głosu. Panie pośle, właśnie albo się nie rozumiemy, albo pan świadomie mija temat. Nie chodzi mi o indywidualny przypadek. Końcowe pytanie. Proszę pana, ten projekt, który państwo żeście złożyli, dopuszcza możliwość
że sądy łowieckie mogą orzekać za czynności na przykład zawodowe. Nie jest pan w stanie zrozumieć idei. Jeżeli ja znam statut Polskiego Związku Łowieckiego i także te obszary odpowiedzialności takiej dyscyplinarnej, to mógłby mnie Polski Związek Łowiecki czy władze tego związku wyrzucić, mogę użyć takiego mocnego sformułowania, z Polskiego Związku Łowieckiego wtedy, kiedy ja bym mówił rzeczy, które są niegodziwe, nieprawdziwe, kiedy bym szkalował dobre imię polskich myśliwych. Natomiast jeżeli ja mówię swoje własne zdanie i opieram to na określonym aspekcie i formalno-prawnym, i mojej własnej ocenie merytorycznej, nikt nie ma prawa tego zrobić. A zawsze ocena będzie oceną indywidualną. I panu jeszcze raz powiem, że ma pan przykład ostatnio sędziego Tulei. Jeden przykład pokazujący takie orzekanie i uzasadnienie w sprawie, inni sędziowie mówią absolutnie niedobrze. Minister Sprawiedliwości mówi, za daleko się posunął. A więc są to sprawy konkretne, indywidualne i nie można tego odnosić do rozważań systemowych. Ja uważam, że my koncentrujemy się na tym, żeby tworzyć ramy prawne. Te ramy dają gwarancję procedury odwoławczej do sądów. Tej procedury dotychczas nie było i to jest moim zdaniem osiągnięcie, że udaje nam się prowadzić kolejną formę takiego odwoływania się od wyroków sądów łowieckich. A to z chwilą uchylenia tych paragrafów ustawy prawo łowieckie. Już takie prawo powstało, w związku z tym ten projekt jak gdyby niczego nowego nie wnosi. Projekt. On konsumuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i taki jest nasz cel. Więc jeżeli pan ma nowy pomysł w tej sprawie, ja bardzo proszę, niech pan ten pomysł sformułuje na piśmie. Może pan nawet wystąpić z tym pomysłem jako inicjatywą obywatelską i proszę bardzo realizować go. Chodzi mi o to, że został złożony projekt ustawy, który dopuszcza te rzeczy, o których ja mówię. I ten projekt wcale temu nie zapobiega, natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego już i tak dał mi prawo do sądu. Nie, proszę pana, ale właśnie, wie pan, ja myślę, że nie dość dobrze pan przeanalizował, co to oznacza wyrok Trybunału. Wyrok Trybunału oznacza, że trzeba poprawić prawo i my to prawo poprawiliśmy.